Bać trzeba się zawsze, natomiast jeżeli się boimy, to staramy się zapobiec negatywnemu scenariuszowi, co powoduje, że staramy się być szybsi, bardziej elastyczni, lepsi, tańsi, co powoduje z kolei, że to ryzyko porażki ma szansę się zmniejszyć i o to chodzi w biznesie. Myślę, że w zdecydowanej większości przypadków fortuny polskich przedsiębiorców nie powstają z pierwszego ukradzionego miliona, ale z bardzo ciężkiej pracy. I ta nagroda, którą otrzymałem, ja dedykowałem ją już na scenie polskim przedsiębiorcom, bo to tak naprawdę ich olbrzymi trud, ich praca, bezsenne noce, miliony zatrudnianych pracowników, zwłaszcza w ostatnich 2 latach, trudnych czasach pandemicznych, polska gospodarka i polscy przedsiębiorcy pokazali siłę. Więc nie, oni tego nie ukradli, oni to wypracowali. Dlatego dedykuję tę nagrodę właśnie wszystkim przedsiębiorcom. Uwierzcie mi, że pomysł na biznes rzadko kiedy rodzi się już w czasach szkoły podstawowej albo liceum. Najczęściej to są jednak studia. I w moim przypadku było bardzo podobnie. Ja miałem zostać lekarzem, jestem licealistą kierunku biologiczno-chemicznego, ale zainteresowałem się giełdą papierów wartościowych i to był pierwszy taki ekonomiczny element moich zainteresowań. Stąd wzięły się studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a tam już właśnie zrodził się pomysł pierwszego biznesu. I to jest ten biznes właśnie, tylko troszeczkę inaczej wyglądał. To było roznoszenie ulotek. Później to był InPost, konkurencja z Pocztą Polską, a dziś to są paczkomaty, ale to cały czas jest ta sama firma. Tak, zaczęło się od 20 tysięcy złotych i co więcej, po 4 miesiącach z tych 20 tysięcy złotych zostało 2 tysiące złotych i po 3 tygodniach, jeszcze miało 3 tygodnie minąć i zamknęlibyśmy ze wspólnikami firmę. No i wtedy zdarzyło się to coś, czyli ten good luck, który trzeba też mieć w biznesie, który spowodował, że pojawiły się pierwsze przychody, coraz większe, pojawiła się rentowność, no i pojawiła się znacznie większa wizja. Moim zdaniem ambicje, pracowitość, nieustępliwość, niezałamywanie się w przypadku pierwszej, drugiej, trzeciej, dziesiątej porażki, ale właśnie takie bardzo otwarte podejście do porażek, wyciąganie z nich wniosków, bo każda porażka generuje prędzej czy później sukces. Więc sztuka uczenia się na błędach działa. Każdy musi wypracować swoją ścieżkę, być dobrym obserwatorem i widzieć, co wokół niego się dzieje. I to tak naprawdę tworzy tak zwane szanse, opportunities, na bazie których powstają biznesy. Bać trzeba się zawsze, natomiast jeżeli się boimy, to staramy się zapobiec negatywnemu scenariuszowi, co powoduje, że staramy się być szybsi, bardziej elastyczni, lepsi, tańsi, co powoduje z kolei, że to ryzyko porażki ma szansę się zmniejszyć i o to chodzi w biznesie. InPost i paczkomaty 10 lat temu, InPost paczkomaty dzisiaj to zupełnie inna firma, zupełnie inne usługi, zupełnie nowe usługi, które się pojawiają właściwie co kilka miesięcy, a do tego ekspansja zagraniczna, która spędza mi sen z powiek oczywiście i to jest to największe ryzyko, którego się boję, ale staram się, tak jak mówię, uczyć na poprzednich błędach, porażkach i nie powielać ich, bo to jest najważniejsze. To jest to podnoszenie sobie poprzeczek. Wychodzimy za granicę wtedy, gdy widzimy, że w kraju, w którym działamy, tego miejsca na wzrost jest coraz mniej. I to jest naturalna rola każdego przedsiębiorcy, by poszerzać rynki zbytu. No i w naszym przypadku jest dokładnie tak samo.